Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny odcinek Pustego Pudełeczka. To już jest trzeci odcinek Pustego Pudełeczka, więc pędzimy do przodu. Mam już dużo kosmetyków, które zużyłam, dużo pustych pudełeczek, więc chętnie Wam zaprezentuję, co się opłaca kupić, co nie, co fajnie moim zdaniem stosować, co fajnie używać, więc zapraszam Was do oglądania. Ale zanim przejdziecie do oglądania, zachęcam Was do wciśnięcia przycisku subskrypcji, do zostawienia łapeczki w górę i do komentarza na dole. A teraz przejdźmy do oglądania. A więc kochani, przygotowałam pierwszą partię opakowań po kosmetykach. Jest to kategoria, powiedzmy, że twarz, maski, jak kto woli. Pierwszymi trzema rzeczami, które mamy, są maseczki do ust. Dostałam je jako gratis do jakiegoś zamówienia, z tego co pamiętam. Oczywiście z Vinted. I powiem tak, tą maseczkę ze Starskin już znałam. Ona jest dosyć fajna, nawilżająca. Ogólnie powiem, że nie kupiłabym jej samej jako maseczki na usta dla siebie, ale skoro ją dostałam, to ją zużyję. Nie mam jakiegoś większego problemu z ustami. Nie wysuszają mi się, nie pękają, no nie mam problemu z ustami. Ale chętnie sprawdziłam, troszeczkę je nawilżyłam po tych wszystkich szminkach, pomadkach, więc spoko, ta jest bardzo spoko. Mogę polecić, jeśli ktoś ma naprawdę jakiś problem z wysuszonymi ustami, to polecam. Jeśli chodzi o te dwie, to opakowanie pierwsze, nie znam tych masek, nie wiem nic o nich. Nie wiem nawet skąd one są, Made in Korea tylko widzę tutaj, jakieś maseczki koreańskie. Nie wiem gdzie są sprzedawane, czy w Sephorze, czy w Douglasie, czy w jakiejś innej takiej drogerii. Ale jeśli chodzi o te dwie maski, nie byłam z nich dość zadowolona. Były to maseczki żelowe, ta również też, tylko że ta była taka cieniutka, jak taki no jak taki płateczek, była naprawdę taka cieniutka, a te były dosyć grube, dosyć niewygodne, spadały z ust i przede wszystkim nie miały jakby tutaj przerwy na usta, ta oczywiście miała, a te nie miały, więc jeśli ktoś nie oddycha przez nos, że tak powiem, to miałby problem, bo one po prostu spadała, więc no nie, te maseczki nie. Tutaj dalej pokazywałam już tą maseczkę, jeszcze ją tutaj pokażę w zbliżeniu. Tak, jeśli chodzi o tą maseczkę, to już pokazywałam. Kupiłam sobie kilka takich maseczek, bo ponieważ duża wersja kosztuje około 450 zł, więc to jest bardzo dużo. Ta mała była w kalendarzu adwentowym z Douglasa, więc zamówiłam sobie kilka i ona jest naprawdę super. Jest to maska arbuzowa, rozświetlająca na noc i naprawdę powiem Wam, że problemy skórne po niej dość się usuwają, zanikają. Myślę, że jest to bardzo dobra maska, więc myślę, że mogłaby być ona warta swojej ceny. Kolejnym z produktów, które tutaj mamy, jest maska Australian Pink Clay Sand and Sky. Też jest to dobra maseczka, to jest oczywiście próbeczka tej maski. Spoko, tylko po niej twarz dosyć czuje się, że jest napięta. Dosyć wysuszona, więc trzeba na pewno dużo użyć kremu bądź jakiegoś serum, które używamy po tej maseczce, żeby ta buzia była jednak bardzo nawilżona, ale myślę, że takie opakowanie ja zużyłam na dwa razy, jest to 13 gram. Użyłam do tego pędzelka, nałożyłam, zaschła, umyłam. Spoko, no jakoś tam specjalnie mojej cery nie poprawiła, ale przyjemna do kąpieli, można sobie zrobić. Kolejnym produktem, który mam, chyba już go pokazywałam w którymś pustym pudełeczku, są to Korean Energy plasterki punktowe na wypryski. I uważam, że one, nie wiem co one mają robić, mają usuwać te wypryski, no ale nie wiem co one w sobie zawierają, że one mają usunąć te wypryski. Nie wiem co tam jest, ale wydaje mi się, że na takie wypryski, które są takie, wiecie, twarde i bolące, jeszcze jakby niedojrzałe, to one działają, bo mam wrażenie, że one się zmniejszają po niej. Więc całkiem spoko, ja je lubię, czasem sobie kupię, one są niedrogie w Biedronce. Kolejny produkt, była to maska Madara
SOS. Powiem tak, używałam ją 2 razy i stosunkowo do jej ceny, bo to jest troszkę maska z wyższej półki, nie jestem zachwycona, szczerze mówiąc. Nie jestem zachwycona tą maską. Nie odpowiadają mi za bardzo maski, które muszę nakładać i zmywać. Bo wiadomo, przed makijażem fajnie, pójdziecie sobie rano, umyjecie sobie ząbki, buźkę, wykąpiecie się, zrobicie sobie, umyjecie sobie włosy, ułożycie już sobie włosy, siadacie do makijażu i chcecie sobie nałożyć maskę na szybko, więc ja jednak preferuję maski w płachcie, ponieważ nałożę sobie maseczkę, fajnie posiedzę z nią 10 minut, ściągnę ją i już mam fajnie buzię przygotowaną pod makijaż i nie muszę iść znowu. Byłam się wykąpać, potem znowu idę umyć tą buzię, znowu mi tutaj gdzieś we włosy wejdzie, no. Ja jednak jestem taka, wolę te maski w płachcie, one są dla mnie wygodniejsze niż te w kremie. Maski w kremie bardziej używam wieczorem, no ale na razie nie miałam dużo okazji, żeby jej użyć, bo raczej potrzebuję na to troszkę więcej czasu. Bo mam jeszcze oczywiście drugie takie samo opakowanie, zaraz wam pokażę. Mam drugie opakowanie, takie samo, więc jeszcze będę próbowała z tą maską. Tak wygląda tubka, nie jest ona za duża, to pudełko jest takie wielkie, a ta maseczka ma tutaj 12,5 ml, ale jeszcze będę próbowała, więc na pewno spróbuję tak ją wytestować pod rząd, nie używając innej maseczki, więc będę mogła więcej trochę o tym powiedzieć. Jeśli chodzi o ten produkt, są to zwykłe płatki pod oczy. To są akurat formuła składników, złoto, kwas hialuronowy, kolagen, witamina B3, C, E, ekstrakt z owoców, winogron, no i cudawianki, nie wiadomo co jeszcze tam jest w tych płatkach, ale to są po prostu zwykłe żelowe płatki, nie są za drogie, tam 2,50-3 zł kosztują chyba w Rossmanie i po prostu to sam fakt, że one są chłodne i rano jak się wstanie za wcześnie i ma się wory pod oczami, to ja po prostu preferuję takie szybkie płatki pod oczy nałożyć 10-15 minut i już od razu buźka lepiej wygląda. Więc polecam. Jeśli chodzi tutaj o ostatni produkt z tej kategorii, jest to maseczka z Lidla, Cien. Jest to maseczka oczyszczająca węglowa. Kupiłam ją też za około 4-5 zł w Lidlu. Jest ona, bo już jej nie mam. Była ona w płachcie. Powiem wam, że po tej maseczce akurat nie zauważyłam nic. Tak jak niektóre produkty tej marki lubię, to tego nie lubię. Po pierwsze, nic nie robi, nie pomaga naszej skórze się odżywić. Nie widziałam takich efektów, nie widziałam efektu oczyszczenia, porów zmniejszonych i innych cudów wianków. Ale zauważyłam, że tak jak kupuję maseczki w płachcie i są one zazwyczaj bardzo, bardzo mokre, że aż z nich ścieka, to niestety ta maseczka była dość sucha, więc nie było dużo tego produktu w tej maseczce. Trzymałam ją zaledwie może 5 minut i już była po prostu sucha, nie było co trzymać, więc no, to nie był dobry produkt. A teraz przejdźmy do kolejnej kategorii, może kategorii włosy. A więc tutaj w tym zestawieniu połączyłam kategorię włosy z kategorią taką kremikową, balsamową, ponieważ tych produktów do włosów nie ma zbyt wiele, więc wolałam to połączyć w jedność, żeby za dużo się nie rozdzielać na te rzeczy. A więc tak, zacznijmy od produktu, o którym już wam mówiłam kilkukrotnie. Kolejna zużyta butelka szamponu do włosów. Najlepszy dla mnie szampon. Organic Shop Tropical Coconut and Shea. Najlepszy nawilżający szampon. Po nim można rozczesać włosy. Włosy są piękne, lśniące. Naprawdę ten szampon to jest po prostu coś. Coś wspaniałego. Kolejnymi produktami, jak zauważyliście, w ostatnim pustym pudełku używałam maseczki z... Ona była chyba z jakiegoś kalendarza adwentowego, ręcznie robionego przez kogoś. I miałam tę maseczkę Cien Oli Care, tą środkową. Tą. A więc tak. A więc jeśli chodzi o te maseczki, zakupiłam sobie 3 kolejne. One kosztują około
niecałe 2 zł w Lidlu. Kupiłam jeszcze maseczkę Keratin i maseczkę SOS. I wypowiem się do tych maseczek. Jeśli chodzi o maseczkę Keratin, to miałam lekki problem z rozczesaniem po niej włosów. Nie wiem dlaczego. Jest tutaj z keratyną, jedwabiem, proteinami mleka. Miałam problem z rozczesaniem włosów, więc za to nie jestem. Jeśli chodzi o tą środkową Oliker, to ta maseczka była dobra. Mówiłam przy ostatnim pudełeczku o niej. To jest moja kolejna i tak samo dobrze sprawdziła się, mogłam rozczesać te moje kołtuny i było spoko. I tak samo jeśli chodzi o tą maseczkę SOS, ona jest z ekstraktem z aloesu, miodu i olejem z migdałów. I ona była podobnie, tak jak ta Oliker. Była bardzo fajna, rozczesałam po niej włosy, tylko jeśli jakieś ale, to do tej maseczki, tej Keratin nie polecam. Kolejnymi produktami tutaj, suchy szampon Batiste. Też znalazłam go w jakimś kalendarzu, w końcu go wykończyłam. Udało mi się. Ale jeśli chodzi o suchy szampon, szczerze powiem, że zawsze używam tych z Batiste, bo je najbardziej lubię. Ale jeszcze ostatnio wpadł mi jakiś Tropical z Biedronki i on jest też dobry. Tylko, że po tym Batiste tego nie potrzeba aż tak wiele razy pryskać na włosy, bo jakby on ma więcej tego białego proszku, który wyciąga nasze sebum z włosa. I tego nie trzeba tak dużo zużywać, więc na dłużej starcza. A ten z Biedronki, wiadomo, jest troszkę słabszy, więc troszkę szybciej schodzi. Ale ja uwielbiam wszystkie suche szampony, jeśli chodzi o szybkie pryśnięcie sobie tutaj przy skórze głowy, żeby te włosy jednak wyglądały bardziej świeżo, to wolę chyba bardziej te. Kolejnym produktem, kolejny zużyty kremik do rąk. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi, bo to są dwa rodzaje. Ten był z czymś innym, już wam nie powiem, bo to jest po niemiecku wszystko napisane. Ten na pewno był z granatem. Jak już wcześniej wspominałam, ja uwielbiam te kosmetyki z Weledy. One mają taki intensywny, ziołowy zapach. Bardzo mi się podoba ten zapach, taki troszkę leczniczy, apteczny, jak kosmetyki apteczne. Bardzo fajne kremy do rąk. Chyba już mówiłam w którymś pustym pudełku o tych kremach do rąk. Ręce nie dość, że są nawilżone, to nie są takie lepiące jak po zwykłych kremach do rąk i szybko wchłaniają się. Bardzo fajny, polecam wszystkie kosmetyki Weleda, naprawdę, jeśli ktoś lubi takie apteczne zapachy ziołowe, to serdecznie polecam, bo jest bardzo dobry. Kolejnym produktem, który zużyłam, udało mi się w końcu, bo tutaj było aż 200 ml, był to taki balsam do ciała. Tutaj, o, jak widać, do czysta, puściutki. Bardzo jeszcze opakowanie ładnie pachnie. Po pierwsze, ładny, kwiatowy zapach. Wiem, że są zwolennicy Nivei i przeciwnicy. Ja akurat należę do tych pośrodku. Jeśli coś mam, dostanę, to zużyję. I owszem, i nie mam do tego żadnego problemu. Ale jeśli tego nie mam, to nie będę za tym płakać. Naprawdę, ten balsam do ciała ładnie pachniał, szybko się wchłaniał. Był z jakimiś drobinami, myślę, że to był jakiś, taki trochę wydawały się takie drobiny peelingujące, ale to przeczy samemu sobie, bo peeling to peeling, a balsam to balsam, ale one też się rozpuszczały pod wpływem dłoni, więc do końca nie wiem, co to jest, trochę jak cukier. Myślę, że to mogło też dawać ten zapach, bardzo piękny zapach, kwiatowy, fajna konsystencja, no nie mogę nic powiedzieć złego na temat tego kremu, tego balsamu. Spoko, zużyłam, nie ma, trudno. Na pewno jeśli chodzi o balsamy, to mam na razie spory zapas po kalendarzach adwentowych i innych takich rzeczach, a jeszcze w swojej kolekcji mam kilka do zużycia. Na przykład, proszę, tutaj jest kolejny. Z Balei. Bardzo lubię tą markę Balea i często używam balsamów tej marki. Jeśli chodzi o ostatni produkt, jest to coś z nowszych filmów, boksów. Jest to Rituals, The Ritual of Dao. I powiem tak, te balsamy są dość ciężkie, dość gęste. Nie są one zbyt przyjemne w nakładaniu, bynajmniej dla mnie. Ja nie przepadam, już powiedziałam to, jak miałam balsam Rituals of Sakura. Wspominałam o tym. Ten był inny, ale nawet jak tamten był zły,
to tamten był lepszy, bo tamten przynajmniej miał jakiś zapach, a tutaj jest bardzo delikatny zapach, nie wybijający się. Ja bardzo lubię takie słodkie zapachy, bądź właśnie tak jak przy Weledzie apteczne, czyli dość intensywne zapachy. No niestety tutaj nie było tego zapachu i słabo się wchłaniał. Z tego co pamiętam, słabo się wchłaniał. Nie było, nie mogłam od razu gdzieś tam usiąść, musiałam poczekać dość długo, żeby wchłoniło mi się to w nogi czy w ręce, żeby się oprzeć, bo wszystko by było tłuste i tak dalej, więc no niestety nie, to nie jest to, to nie było dla mnie, więc nie. I przejdziemy do kolejnej kategorii, kategorii kąpiel. W kolejnej kategorii nie mamy za wiele, bo niestety zapomniałam całkowicie o tym, że miałam wam nagrać film o kulach, po których został mi tylko ten woreczek i ten. Kule do kąpieli, bomby do kąpieli z tej marki są najlepsze, naprawdę, polecam wam. Kule z Lasha, jeśli macie dostęp do nich, możecie zamówić na Vinted, poszukać na Allegro, czy macie kogoś za granicą, w Anglii, w Niemczech, to naprawdę, jeśli możecie spróbować, to bardzo serdecznie wam polecam. Najlepsze są te kule. A jeśli chcecie zobaczyć, jak kule z Lasha rozpuszczają się w wodzie, wystarczy, że wejdziecie na mojego TikToka i tam możecie sprawdzić, tam mam nagrane, jak one się rozpuszczają. A więc to jest opakowanie po kulach. A więc to jest opakowanie po kulach z Lasha. Jak widać, są nietestowane na zwierzętach, super się rozpuszczają, są różne, z brokatami, z olejami, z kwiatkami, przeróżne zapachy, naprawdę. Jeśli chcecie zobaczyć, na moim TikToku znajdziecie film, jak rozpuszczam je w wannie. Chyba nawet tam mam dwa filmy o tych kulach, bo miałam trzy takie kule. Oczywiście nie mogłam się doczekać, musiałam szybko się w nich wykąpać, bo po prostu woda jest przepiękna po nich i olejki w nich, zapachy, naprawdę super, fantastyczne. A tutaj chciałam wam pokazać takie maleństwo, takie cudeńko. Była tutaj sól do kąpieli o zapachu ice cream. Naprawdę bardzo fajna i bardzo fajnie pachnie. To jest marka Beautycology. Fajnie pachnie, fajnie to wygląda. No ale niestety fajnie pachnie w opakowaniu. W wannie jakby w ogóle tego nie było. Naprawdę. Więc, no nie wiem. Ja tutaj przyniosłam przykładowo, jak to wyglądało, bo w opakowaniu było 5 chyba. Tutaj jest Unicorn Candy, Mint Choc Chip. Fajnie to wygląda. Fajnie tak postawić w łazience. Trochę oddalę. Fajnie tak postawić w łazience i jak to pięknie wygląda. Takie próbóweczki z solą do kąpieli. I naprawdę fajnie one pachną, no ale niestety w wodzie nic nie czuć, więc jeśli miałabym polecić, to raczej nie. Raczej wolę to. Dobra, przejdźmy do kolejnej kategorii i ostatniej w tym pustym pudełku, a będzie nią twarz. Jeśli chodzi o tą kategorię twarz, wygląda ona właśnie tak. Nie mam tutaj zbyt dużo produktów, myślę, że więcej znajdzie się w następnym pustym pudełeczku, bo już niektóre produkty mam na wykończeniu, ale jeszcze coś tam z nich wyłuskam. Więc tak, pierwszym produktem jest One to Free i jest to Hydra Power Gel Krem. I powiem wam, że miał on taki delikatny, słodki zapach, ale coś mi w nim nie odpowiadało. Zawsze jak smarowałam sobie buźkę nim, to coś mi w nim nie odpowiadało. Nie wiem, czy to może ten żel krem, że on był taki, kurczę, jakby był rozwarstwiony, bo był taki, niby na początku z niego wyleciała woda, troszkę wody, troszkę kremu i tak nie wiadomo, jak to nałożyć, co z tym zrobić. Potem już przed użyciem tym wstrząsałam, już po prostu chciałam to jak najszybciej zakończyć. Ten krem znalazłam w kalendarzu adwentowym z Douglasa i chciałam go jak najszybciej skończyć. Gdybym miała go polecić, nie poleciłabym go. Kolejnym produktem jest Balance Me. Jest to Skin Serum. Ono miało niwelować, jak dobrze pamiętam, miało niwelować wągry, miało zmniejszać pory. Więc powiem wam tak, jeśli chodzi o serum, to 7 ml to jest dosyć spora butelka i ja dosyć długo go używałam. Korzystałam z niego codziennie rano, po umyciu buzi, przed makijażem, bądź jakimś kremikiem, czy czymś takim. Czasem na wieczór też go nałożyłam.
No i niestety do tej pory zmian nie widzę. Otworzyłam już drugie opakowanie, ponieważ jak wiemy, Marta kupiła dwa boksy, po czym okazały się one takie same, więc mam drugi taki. Otworzyłam drugie, więc zobaczymy, czy w drugim coś się zacznie dziać, bo jak na razie to się nie dzieje. Ale powiem wam, że on za to, bo w porównaniu do pierwszego, to te serum ma naprawdę ładny zapach. Bardzo mi się podoba. Oczywiście jest on intensywny. Był też bardziej apteczny. Zapach podchodził coś bardziej pod Weledę. Ale powiem wam, że całkiem przyjemny w użytkowaniu. On ma tutaj taki aplikator mniejszy. No ogólnie podoba mi się, bo zapach mi się podoba. Ale jak na razie to nic więcej tam nie zauważyłam. Kolejnym produktem był krem Estée Lauder Day Wear. I powiem wam, że fajny kremik. Mały, długo go dosyć używałam, bo dosyć był taki gęsty i tłusty, o, taki tłusty. Myślę, że dobrze by się sprawdził właśnie w takim okresie zimowym, jaki teraz mamy. Fajny taki, no ja go lubiłam rano sobie położyć na buzię, dobrze nawilżyć tą buzię, więc mi się sprawdzał. Ja jestem z niego zadowolona. Jeśli chodzi o kolejny produkt to Rose Tonic od Pixi. Mini buteleczka, tutaj mamy 15 ml, ale tego dużo nie trzeba, więc tego się dużo nie zużywa. Ja z Pixi jestem zawsze zadowolona. Fajnie tak złuszcza tą buzię. Po myciu zawsze sobie przecierałam tym tonikiem. Ja jestem z niego zadowolona. Jak na razie najlepszymi tonikami, które używałam, jest Pixi i Hello Body. Więc jeśli miałabym polecić ten produkt, to bym go poleciła. I ostatnim produktem, próbką jest Dior podkład. Używałam go w teście najciemniejsze kontra najjaśniejsze kosmetyki. I akurat miałam okazję używać tego podkładu jako najciemniejszy mój podkład, który mam w kolekcji. I powiem, że o dziwo, że on był najciemniejszy. Gdybym miała dobry kolor, chętnie bym go kupiła, bo jak miałam go na buzi, czułam się komfortowo po prostu w nim. To nie była jakaś tam gruba szpachla, tylko to był taki kryjący, ale lekki podkład. Więc jeśli będę miała okazję, to kupię go w pełnym wymiarze i w swoim kolorze, bo to jest N4, a ja przypuszczam, że będę miała N1 albo w ogóle 0, jak jest coś takiego jak N0, najjaśniejszy. Więc jeśli będę miała okazję, to na pewno go kupię i go na pewno przetestujemy. A więc to już wszystkie produkty, które otworzyłam w tamtym miesiącu, które zużyłam przez ten czas. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!